Działa czy nie? Uwaga. Halo. Halo. To idź do przodu. Mam streama jak coś. Dobra, idź do przodu. Że nie przeklinaj brzydko. Idź do przodu. No nie mogę, bo łączenie mam. To mi się samo wymsk, to nie moja wina. To niech ci się nie wymskyka. Siema Jafcia. A gdzie ty jesteś? Daleko. Jak daleko? Daleko. Jak mówisz, że grać 20 minut. No dobra, ty na początku już zobaczysz, jeszcze 10 minut grania. Ja sobie ogarnę ten. Kurwa, 10 minut to ja wbiję 50 level, gościu. Dobra. Ścieżka wojenna. O, teraz będzie granie. Wymiana zdolności. I pyk. Działa, działa. Długo trochę ładuje do gry, ale działa. Zobaczymy, jak długo będzie działać. Większa szybkość ataku. Dobra, jak będzie. Gdzie jest kod? Poleć znajomemu. Soneko. Po prostu. Jak ktoś chce wpisać pod H, to Soneku. Mój kodzik. No mam jednego znajomego, poleconego. Kto chce być drugim poleconym znajomym? Dzięki. Ty, a co jest w sklepiku? Poka. Są jakieś nowe skinki? Uuu, fajne. Biorę. Bogmany. Ty. Armor sety są. Kurde, do tego palącego się jest tylko głowa. Taka dziwna to jest, nie? Jakby był cały secik taki. Jakby był taki cały set, kurde, palący się. To by było zajebiste. Wyróżnia się tym, że ma Auction House wraz z frakcjami. Frakcje. O, widzisz? Ty masz frakcję z Trade'em i Auction House'em. A tu masz frakcję solo. Ze zwiększonymi dropami. Dobra, biję bossa pierwszego. Co ciekawe, w PoE 2 będzie prawie 1:1 skopiowany Auction House z Last Epocha. Dobra, jestem w miasteczku. Dobra, to daj mi ten kod. W Sonicu. A, bo ja już mam fulla. No to mnie daj. Wiesz, wszyscy mi ten pisali. No owcy możecie kodzik wpisać. Jaki ty masz kod? Owca. Owca. A, dziękuję. To chyba z małej. Chyba nie mojego. No dobra, tam sobie pogadaj i możemy iść. Sobie zakupy NPC zrobię. O, moby zeskalowane. Gdzie ty prowadzisz tym mobcom? Daj sobie niki może. No ja właśnie nie widzę, kto jest z kim. Mnie tam nawet nie ma. Aha. Zaczekaj, gdzie się niki ustawia? Pokaż mi gracza. O. No dobra, idziemy. A jak to jest z lootem? Każdy ma swój? Mi poza goldem nic nie leci. No i mieczek wyleciał, to nie widziałeś go? Nie. Okej. Okay. Kurczę, jak takie cyrki się dzieją w czwartek o 6 rano, to co to będzie w weekend? No, będzie koniec. Serwery się wypierdolą znowu. A ile jest ludzi w grze? No jak jest 120 tysięcy. O 6 rano, kurwa. A, ale jakby serwery normalnie działały, to myślę, że ponad 200k by było. To za skórka w shopie kupiłem za 200 punkcików chyba. To, o. Opsa na przykład za 20 minut nie może się zastępnąć. Zobaczymy na weekend, nie? Bo możliwe, że na weekend będzie kolejna fala graczy i znowu serwery się wywalą. Nie no, granie w party jest spoko zrobione. Questy wystarczy, że jedna osoba kliknie, kapliczkę też. No, to git, fajnie, fajnie. O, widzisz, tak to działa. Kliknąłem sobie i czekamy. Aha, jest, wróć do obozu. No, czy musimy wrócić teraz? Nie no, bo giereczka jest ogólnie koks, tylko że no mają problemy z serwerami, nie? To co, tylko trzech znajomych można polecić? Tak, u NPC w mieście można dostawać punkty za golda. Jest NPC taki z taką głową, takim mózgiem. Kolejna legenda. Macka dwuręczna.
Serio? Młody dwóreczny, cześć, zobaczymy czy mogę ci ją dać. Powinieneś móc podarować chyba. Ale bo to akurat pod twój build będzie. No, mam, dzięki. Proszę bardzo. Specjalnie o 6 wstałem, żeby pograć, nie? To jest nienormalne. Życie, odporność na ogień. Wrażenie w czasie to shit. Czy byś sobie to nie zagrał? Ja polecam Last Epocha, naprawdę. To jest gra, która jest warta swoich pieniędzy. Nawet jakby kosztowała 300 zł, to by była warta tego. Naprawdę. Dobra, jestem. Powiem wam tak. Skoro no, D4 ludzie kupowali za 450 zł, to Last Epoch powinien kosztować dużo więcej. No my przechodzimy obca. No dobra, ciekawe. Ja nie. Połączenie z serwerem gry zostało zerwane. Czyli co się kurwa z owcą? Połączenia, czekania i... Chyba lepiej solo prowadzić, nie? Pewnie. No, bo trochę czasu na tym zeszło. Kurwa, godzina streama, a jeszcze nawet podklasy nie mam wybranej. Dobra, niby ładuje. No, chyba lepiej solo grać, bo kurde. A ludzie, co grali całą noc, to już pewnie są na endgame'ie, nie? Dobra, na razie jest Oxmaną, więc ja bym poszedł tutaj. Void Damage. Bo docelowo będę szedł w Void Knighta, nie? No szybciej ogólnie solo, nie? Bo tak, kurde, jak są trzy osoby i każdemu może się coś wywalić. A obcy to się zawsze coś wywala. No tak, no. Na jakimś kurwa popsutym serwerze jesteś. Ja się całego jeszcze nie mam, ale na pewno wiem, że będę szedł tutaj po to. A później się zobaczy. Na pewno tu pod obszar. No i możliwe, że tutaj, nie? A dalej to... O, już się nie da bossów przesuwać. Naprawili. Jak lubisz hack and slash'e, no to aktualnie oprócz Poe lepszego nie znajdziesz. No ale jak gram solo, to fajnie przenosi. Kolejną postać jak będę robił, to będę robił Falconera. Kurde, musiały się rozdzielić, no. Tak, tak. Mapki, teraz jeszcze jest Trade, Auction House, Arena z falami mobków z rankingami, Dungeony. Nie wiem, czy tutaj to będzie pokazane. Frakcje, o. Tutaj grasz bez trade'u, ale masz zwiększone szanse, że wrogowie upuszczą dwa razy więcej przedmiotów, bla, bla, bla i tak dalej. A tutaj masz trade'a, nie? Tu odblokowujesz, że możesz kupić przedmioty z zestawu, możesz kupić unikaty, posążki i tak dalej. Ja biorę trade'a. Wybiorę, bo to się wybiera dopiero po kampanii, gdzieś tam w 9 akcie.